Water Festival, Janikowo 2012, relacja z pierwszego dnia zawodów. Zapraszam do Janikowa nad Jezioro Pakowskie, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata w sportach motorowodnych Water Festival 2012. Janikowo ze względu na swoje położenie nad pięknym Jeziorem Pakowskim posiada bogatą bazę do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych, w tym motorowodnych. I właśnie dzięki wielokrotnej organizacji zawodów motorowodnych o zasięgu międzynarodowym, europejskim i krajowym, Janikowo stało się znane nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. W 2000 roku zorganizowano tutaj po raz pierwszy w Polsce Puchar Świata w klasie S550. Od tego momentu sport motorowodny na lata zagościł w Janikowie. Odbyły się tu w kolejnych latach 4-krotnie Mistrzostwa Świata i 5-krotnie Mistrzostwa Europy. To właśnie tu, w niewielkim Janikowie, zawodnicy walczyli o wspaniałe trofea, kryształowe puchary o wysokości ponad 140 cm. Warto nadmienić, że nigdzie na świecie i w żadnym innym sporcie zwycięzcy nie otrzymywali tak wspaniałych pucharów. Właśnie dzisiaj, po 5 latach przerwy w organizacji zawodów motorowodnych, ponownie do Janikowa zawitali najlepsi motorowodniacy, wielokrotni mistrzowie świata i Europy. Na tegorocznej edycji zawodów gościmy łącznie 44 zawodników z 11 federacji narodowych. Z Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Węgier i Włoch. Wśród nich znajdują się multimedaliści, jak chociażby Attila Hawasz, reprezentujący Austrię, zdobywca 51 medali, oraz dwóch Polaków, Henryk Synoracki z dorobkiem 23 medali i Tadeusz Harenza, posiadający na swoim koncie 19 medali. Podczas Water Festival rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata w klasie F500, Mistrzostwa Europy w klasach F350 i F125, a także po raz pierwszy eliminację Mistrzostw Polski w klasie T400 GT30. Trasa zawodów przebiega po trójkącie, długość okrążenia wynosi 1500 metrów. Przed dzień festiwalu trwają ostatnie przygotowania do zawodów. Na zamontowany pomost startowy umieszczane są numery stanowisk. Za chwilę rozpocznie się trening dowolny. Właśnie rozpoczął się trening dowolny. To właśnie teraz tak naprawdę można poczuć atmosferę tych zawodów. Ryk silników, charakterystyczny zapach spalin, pióropusze wodne to prawdziwa gratka dla kibiców tego niezwykle widowiskowego sportu. Rywalizacja rozpoczyna się już w momencie treningu czasowego, bo to właśnie teraz toczy się gra o jak najlepsze miejsca startowe na pomoście. Janikowo ma wielkie święto, mianowicie już za moment ceremonia otwarcia rozpoczniemy i następnie zawody rozpoczną się na wodzie. Prosimy o hejnał. Witam serdecznie zawodników, aktorów Festiwalu Wodnego, ratowników, WOPR-ów i lekarzy. Witam kolegów organizatorów motorowodnych. Przyjmie proszę pana Romana Jaszcza, przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, oczywiście Janikowo,
o oficjalne otwarcie zawodów. Prosimy, panie Romku. Witam państwa bardzo serdecznie, wszystkich tutaj zgromadzonych. Otwieram Mistrzostwa Świata Europy Janikowo 2012. Dziękujemy bardzo. Hymn narodowy. Właśnie rozpoczynają się biegi mistrzowskie. Zawodnicy klasy F125 ustawieni na pomoście startowym czekają na sygnał. I oto ruszyli do walki o najlepszy czas, do walki o zwycięstwo. Jako pierwszy do mety dociera reprezentant Polski Henryk Synoracki. Film też oglądałam. Ja też jestem. Startowało 7 zawodników w klasie F350. Do pokonania mają łącznie 9 okrążeń o długości całej trasy około 13,5 km. Rywalizacja w tej klasie jest bardzo widowiskowa. Tworzące się piękne, wysokie pierobusze wodne przy prędkości około 120 km na godzinę robią niesamowite wrażenie. W kategorii zwycięża reprezentant Czech Dawid Laukopka. Komisja sędziowska, widząc nadciągające czarne chmury, przyspieszyła kolejne biegi. Właśnie wystartowali zawodnicy klasy F500. To prawdziwa formuła, bowiem na proste ślizgacze mogą osiągnąć prędkość 190 km na godzinę. Silnik pracuje na najwyższych obrotach, wykonując ich 13 tysięcy na minutę.
ryk motorów, niesamowita prędkość, efektowne skręty mogą przyprawić o totalny zawrót głowy. W tym biegu nie do pokonania pozostał wielokrotny mistrz, reprezentant Austrii Attila Hawasz. Nas cieszy trzecie miejsce naszego reprezentanta Tadeusza Harenzy. Niestety tego biegu nie ukończył jeden z faworytów, Słowak Marian Jung. Sędzia główny Jerzy Wojewoda i komisarz Międzynarodowej Federacji UIM Erwin Lang zarządzili przerwę w zawodach z uwagi na pogorszającą się pogodę, porywisty wiatr i nadciągającą burzę, mając na względzie bezpieczeństwo zawodników. Po godzinnej przerwie wznowiono zawody. Pokazaliśmy fragmenty pierwszych biegów mistrzowskich wszystkich kategorii. Po pierwszym dniu zawodów cieszą nas świetne pozycje naszych rodaków. W klasie F125 prowadzenie obejmuje Henryk Synoracki. W klasie F500 trzecie miejsce zajmuje Tadeusz Harenza. W klasie T400 GT30 Marcin Mucha. W drugim dniu zaprezentujemy skróty biegów finałowych w poszczególnych czterech kategoriach. Zapraszamy na drugą część relacji z zawodów.